Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się tutaj czasem, żeby sobie pogawędzić o sprawach ważnych i mniej ważnych, tak zwyczajnie, bez żadnych napięć i jakichś publicystycznych uwznioślań, co zwykle obserwujemy w telewizji. I bez jakichś takich, bez stosowania jakichś takich szablonów, które mają rzekomo ułatwić komunikację między tym przemawiającym w telewizorze publicystą a publicznością. Więc ja tutaj mówię po swojemu, nie chcę powiedzieć, że mówię po prostu, bo już takich, co mówią po prostu, to był Legion, a ostatni był Mariusz Max Kolonko, który po prostu mówił jak jest, tak? Przypuszczam, że Mariusz Max Kolonka nawet nie stał koło tego jak jest, a żeby o tym mówić, to już w ogóle zapomnijmy. No więc ja mówię po swojemu, to może taka formuła, żeby to jakoś wybrzmiało. Proszę Państwa, tak dzisiaj sobie pomyślałem o tych wizach do Stanów Zjednoczonych, które zostały zniesione. Pomyślałem sobie o wszystkich moich kolegach, którzy żyją na emigracji w Ameryce, którzy opowiadają niesamowite historie o tym, jak się do tej Ameryki dostali, przekraczając nielegalnie granicę z Meksykiem, albo przepływając jeziora, wielkie jeziora pogranicza w ogóle w porannej mgle, w dziwnych przebraniach. A dzisiaj są tam zainstalowani, pracują, mają jakieś firmy, działają i tak sobie myślę, czy dla tych Polaków to jednak nie byłoby lepiej, gdyby te wizy jednak nie były wprowadzone, dlatego że wszystkim się wydaje, znaczy nie wszystkim, no ale sporej części osób się wydaje, że jak dostaną wizę, to tam pojadą i już nie wrócą, bo zostaną. No to już lepiej by chyba, gdyby przekroczyli to Rio Grande, gdzie woda nie sięga nawet do pasa, jak mi opowiadał mój kolega, do którego strzelali meksykańscy pogranicznicy, jak się próbował przedostać przez graniczną rzekę, niż gdyby wjeżdżali do tej Ameryki z tą wizą. No ale dobrze, zniesiono te wizy, to jest wymowa propagandowa, akurat we ważnym momencie się to stało, no bo Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, oczywiście zaraz nieprawdopodobna ilość chętnych do konsumowania tego sukcesu też się pojawiła, bo jak wiadomo, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. Jest to niewątpliwy sukces. Nie sądzę, żeby on znacząco wpłynął na obecność Polaków w Stanach Zjednoczonych. Na pewno wpłynie na ruch turystyczny. I to pokolenie, które teraz wchodzi w życie, to pokolenie takich 18-20-latków, pokolenie mojego syna, oni będą mogli sobie wziąć po prostu pieniądze, wklepią im tą wizę. Znaczy, bez tej wizy będą mogli sobie pojechać do Ameryki i tam coś pozwiedzać, tak? Czy Nowy Jork, czy Florydę, czy coś innego, czy Park Narodowy Yellowstone. Co by to nie było, będą mieli łatwiej. Ja się do Ameryki nie wybieram, być może jak moje dziecko tam wyemigruje, to nie jest to wykluczone, to sobie tam kiedyś pojadę. Natomiast no, na razie no to tak. Jest to ekscytacja, natomiast no nie wiem, czy aż taka wielka. Chciałem powiedzieć, że obserwowałem od dłuższego czasu, w zasadzie od jakichś 15 lat, takie różne ruchy wokół tego i wokół tego zniesienia wiz, różne osoby, które sobie uzurpowały prawo do tego, że już za chwilę za ich sprawą wizy zostaną zniesione. Oczywiście nie Państwo tego nie pamiętają, ale prezydent Wałęsa obiecywał jeszcze na łamach dziennika Fakt, że on to wszystko załatwi i że wizy będą zniesione. Jakieś przypadkowe osoby, do dziś pamiętam takiego pana, który się nazywał Pompowski i on też był na okładce miesięcznika, dziennika Fakt i rzekomo on miał te wizy do Stanów Zjednoczonych, zniesienie tych wiz załatwić. Ja nie wiem na jakiej zasadzie i dlaczego dziennik Fakt o tym pisał, ale to mi utkwiło w pamięci. Więc masa ludzi deklarowała, że potrafi to zrobić, natomiast no, sprawa jest polityczna i wymaga to zniesienie wiz. Nie wiem, ile ono kosztowało rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale podejrzewam, że nie mało. Jakie zobowiązania zostały tam podjęte? No ale jeżeli idzie o wymiar propagandowy na rynku propagandy wewnętrznej, no to możemy to nazwać sukcesem. Podejrzewam, że o tej cenie, jaka została zapłacona za to, nigdy się nie dowiemy. Może to i lepiej.
Zwłaszcza, że też nigdy nie dowiadywaliśmy, jakie ceny płaciła Platforma Obywatelska za różne szwindle, które nie kończyły się niczym dobrym w wymiarze indywidualnym dla Polaków. A tutaj przynajmniej sobie trochę młodzieży pojedzie pozwiedzać środkowy zachód i zrobią sobie selfie gdzieś tam. No a różni naiwniacy będą myśleli, że pojadą tam i zainstalują się gdzieś w dobrej robocie i nie będą już musieli wracać do Polski. Obawiam się, że będzie inaczej. Zdziwi mnie też to, że ten sukces jest tak słabo propagandowo wykorzystany. To znaczy, że no niby 11 listopada ma być to ogłoszone, że to już rzeczywiście od tego momentu, ale w porównaniu z tym trąbieniem o różnych rzeczach mniej ważnych, to zadziwia mnie to, że nie jest to w żaden sposób podnoszone, no ale może jeszcze będzie, zobaczymy i zobaczymy, może zrobią zdjęcie pierwszemu Polakowi, który wyląduje bez wizy na lotnisku w Nowym Jorku i powie kilka słów do mikrofonu, jak to się kiedyś mówiło, kilka słów do mikrofonu. Ciekawe, kto to będzie. Mam nadzieję, że nie prezydent Wałęsa. Myślę, że i do tego jest zdolny. Ani nikt znany z telewizyjnej publicystyki, z telewizyjnej czeredki, że tak powiem. Zobaczymy. W każdym razie wizy zniesione, jesteśmy uczłowieczeni. Tak samo jak wszyscy inni mieszkańcy Unii Europejskiej, z wyjątkiem chyba Rumunii i Bułgarii, możemy wjeżdżać do Ameryki jako turyści. Nie musimy się fatygować po tą wizę. Zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. Moim zdaniem wesołe. To czas najbliższy pokaże. Ciekawe też jest, proszę Państwa, jak opozycja wykorzysta to w nadchodzącej kampanii wyborczej, dlatego że, jak też wszyscy widzimy, kampania wyborcza się zaczęła i nie sądzę, żeby to nie było podniesione. Więc czekajmy, jak będą jakieś obsuwy, albo jak kogoś nie wpuszczą, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś wyląduje na lotnisku z kraju, który nie jest objęty obowiązkiem wizowym i otworzą przed nim bramkę i powiedzą: zapraszamy serdecznie miłego pana, bo może się okazać, że zamkną tę bramkę i go cofną na tym lotnisku bez względu na wszystko, bo się nie spodoba. Więc przypuszczam, że politycy opozycji, jeżeli takie wypadki się zdarzą, a na pewno się zdarzą, a być może zostaną sprowokowane, to zostanie wykorzystane do tego, żeby jakimś biednym ludziom zabełtać w głowie i powiedzieć, że PiS wynegocjował zniesienie obowiązku wizowego, ale tak naprawdę dalej to wszystko obowiązuje i nie wpuszczają niestety Polaków do Ameryki. No jak ktoś był karany, proszę Państwa, coś ukradł albo popełnił jakieś grubsze przestępstwo, no to nie zostanie wpuszczony. No i tyle, to jest oczywista sprawa. Ale całe szczęście jest mnóstwo innych pięknych krajów, do których może wyjechać, więc nie martwmy się, niekoniecznie trzeba być w Ameryce. Ja, jak powtarzam, wcale się nie wybieram. Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.